Dzień dobry. Dzisiaj sobota, 27 listopada, czytam teksty biblijne. Z psalmu 17. Okaż cudowną łaskę swoją, zbawco tych, którzy szukają schronienia w prawicy Twojej przed wrogami swymi. Oraz pierwszego listu do Tesaloniczan, 5 rozdział. Bóg pokoju niechaj Was w zupełności poświęci, a cały duch Wasz i dusza i ciało niech będą zachowane na beznagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Drodzy, czy wiecie, że dzisiaj przeżywamy ostatni dzień roku liturgicznego naszego Kościoła? Już jutro, zapalając pierwszą świecę na wieńcu adwentowym, wkroczymy w nowy rok liturgiczny, a więc rozpoczniemy nową podróż poprzez najważniejsze historie biblijne, najważniejsze historie dla naszej wiary. Coś się kończy, coś się zaczyna, można by powtórzyć za klasykiem. I ta sytuacja, gdy stare przemija, a nowe przychodzi, przywodzi mi na myśl temat różnych zmian, które przeżywamy w naszym życiu. Zmian nie tylko kalendarza, ale także zmian miejsca zamieszkania, szkoły, pracy, otoczenia, przyjaciół, partnerów i tak dalej. Tego rodzaju zmianom towarzyszą różne uczucia. Można powiedzieć cały wachlarz różnych uczuć i emocji. Chciałbym dzisiaj skierować naszą uwagę na te zmiany, które wiążą się z tymi nieco mniej przyjemnymi uczuciami i emocjami, takimi jak niepewność, lęk, brak stabilności, bezpieczeństwa czy uczucie zagrożenia. I w tym właśnie kontekście pomyślałem sobie, że dzisiejszy dzień ze swoją tematyką oraz z wyznaczonymi wersetami mogą dać nam wskazówkę, jak mierzyć się z takimi właśnie zmianami. W jaki sposób, jakie wskazówki mogą nam dać? Pierwsza. Niedziela Wieczności i Adwent to dwa momenty w roku kościelnym, które mówią o przyjściu Pana Jezusa. Niedziela Wieczności, czyli miniona niedziela, mówiła o powtórnym przyjściu, o drugim przyjściu Pana Jezusa, u końcu świata. Natomiast Adwent, mimo że także posiada ten wątek eschatologiczny, to Adwent jest czasem przygotowującym nas na pamiątkę Bożego Narodzenia, czyli pamiątkę pierwszego przyjścia Chrystusa. Tak więc zobaczcie, wszystko w roku liturgicznym zaczyna i kończy się na Chrystusie. Warto o tym pamiętać także w obliczu zmian. Przeżywajmy je z Chrystusem. Wchodźmy w nie z myślą, że tak jak On jest przy nas na początku tej drogi, tak pozostanie z nami aż do jej końca. Druga wskazówka to wiersze biblijne. One przypominają nam dzisiaj o modlitwie. W psalmie 17 słyszymy modlitwę o ochronę przed wrogami, to znaczy przed złem, które nas spotyka. A w liście do Tesaloniczan słyszymy modlitwę o Boże prowadzenie w życiu codziennym. Modlitwa to bardzo pomocne narzędzie w przechodzeniu zmian w naszym życiu. To w niej możemy razem z Panem Bogiem wszystko sobie na nowo poukładać. To w modlitwie możemy spojrzeć na zmiany z nowej perspektywy. Tak więc, drodzy, gdy coś się kończy, a coś nowego zaczyna w naszym życiu, to pamiętajmy, że łatwiej przejść taką zmianę, wiedząc o tym, że Chrystus jest z nami i na początku tej drogi, ale także na końcu. Oraz także pamiętajmy, że w każdej zmianie mamy modlitwę. Modlitwę, która jest Bożym narzędziem dla nas. Korzystajmy z Niego. Życzę dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Panem Bogiem.